Rozmawiam z zespołem Calm the Fire, witaj. Nazywam się Krzysiek Pacior, śpiewam. Na tej trasie dzielicie scenę z In Twilight's Embrace. Jak doszło do tej kolaboracji? No to po wielu latach nareszcie udało nam się zebrać do kupy, bo znamy się już w sumie od początku istnienia naszego zespołu, gdzieś tam się zakolegowaliśmy i nasze drogi się przecinały, ale nigdy na tyle, żeby zagrać w zasadzie, zagraliśmy tylko dwa wspólne koncerty w 2005 w Prabutach. Wyparłem generalnie ten koncert już. I w 2009 w Poznaniu razem właśnie chłopaki robili koncert i to było bardzo, bardzo fajny wieczór. I tak rozmawialiśmy zawsze z Cyprianem, trzeba gdzieś razem pojechać, trzeba coś zrobić, ale ciągle coś wypadało. A też nie jesteśmy zespołami zbyt regularnymi, które dużo grają, więc okazji jest mniej. Ale nareszcie udało nam się zebrać do kupy, zażyć szyki i no jesteśmy tutaj. Mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu zespół grający hardcore czy nawet punka byłoby nie do pomyślenia, żeby dzielił jedną scenę z zespołem grającym death metal. Jak myślisz, jakie zmiany zaszły na tej scenie, że w końcu doszło do tego, że takie zespoły mogą dzielić ze sobą scenę? Wiesz co, oba zespoły w sumie z tej samej sceny wychodzą, z hardcore punk, tylko In Twilight's Embrace zawsze no, grało, gdzieś tam dryfowało od początku w stronę death metalu i nareszcie chyba teraz się tak osadzili w tym, co zawsze chcieli robić i też są pewnie traktowani już raz bardziej jako death metalowy zespół niż hardkorowy poprzez wytwórnie i no, w zasadzie przez to, co robią, ale to na pewno ułatwiło, że po prostu znamy się od zawsze z jednej sceny i to, że nasza muzyka się różni, tak naprawdę nie miało żadnej różnicy, nie robiło, bo wiesz, zawsze traktowaliśmy się tak samo. Gdyby to był zespół, który pewnie gdzieś tam przychodzi tak totalnie z death metalu, nie miał nigdy styczności z hardcore punkiem, nie znaliśmy się, pewnie byłoby to trudniej zrobić. Ale uważam, że też byłoby do zrobienia. Ale no tu przede wszystkim, wiesz, daliśmy się od zawsze, słuchaliśmy tych samych zespołów, chodziliśmy na te same koncerty, jeździliśmy, więc to stylistyka muzyczna jest inna, ale tak naprawdę fundament był zawsze ten sam. Te zmiany, o których mówię, mam też, odnoszę takie wrażenie, że muzycy grający właśnie na tej scenie punkowej, hardkorowej coraz rzadziej mówią o tym, co ich wkurwia tak naprawdę. Nie masz takiego wrażenia, czy może wy macie taką potrzebę jeszcze, żeby mówić o tym? Są takie momenty, jak mało gramy, to na przykład mało gramy, bo nas nic nie wkurwia. No wiesz, jak jesteś po 30, to jest spoko, jest jakaś tam stabilizacja, tam masz to mieszkanie, żonę, dziewczynę, albo po prostu tam sobie jakąś tam rutynkę i tak usypia twoją czujność wszystko, nie? Niektórzy przestają wtedy grać, niektórzy totalnie zmieniają swoje życie, a my tam jesteśmy generalnie takimi trochę, wiesz, dzikusami i cały czas nas dużo wkurwa. Czujemy tą potrzebę i ona tak czasem, wiesz, takimi falami uderza, że wiesz, nagle robimy nowe kawałki, jest kurwa total w kurwie właśnie, jedziemy koncerty, zgranie, napierdanie, gadanie, głupot, kurwa. Ale jest dużo zespołów, które według mnie są po prostu miałkie totalnie i też to nie jest żaden zarzut, bo dużo zespołów według mnie się skupia na kopiowaniu czegoś, odtwarzaniu, a tak naprawdę mam wrażenie, że nie to, żeby nasz zespół jakiś odkrywczy, nie? Bo to jest, też są jakieś tam przecież kopie z rzynki, inspiracje. Ale dorzucamy ten swój pierwiastek taki, no nie chcę użyć słowa autentyczność, ale takiego po prostu no, szczerego wkurwienia. I to jest na równi z muzyką, że nie wiesz, jedno bez drugiego nie istnieje. Gdyby to miało być po prostu granie dla grania, a teksty byłyby takie, że w zasadzie o nic mi nie chodzi, to, no, to by nam się nie chciało tego robić. Ale no jest wiele zespołów, uważam, że po prostu gdzieś za bardzo myślą, żeby dokądś dojść, a zapominają o tej takiej autentyczności, szczerości, która w zasadzie zawsze te największe zespoły, takie, które najbardziej lubisz i które zmieniają najwięcej w twoim podejściu do muzyki, czasem do życia, to są te, które gdzieś tam w pewnym momencie okazały bezkompromisowe albo gdzie tam gdzieś spod wątroby wywalały takie no najcięższe działa wyprowadzały, gdzie w zasadzie zmuszało cię do myślenia, nie? A teraz jest po prostu dużo zespołów, internet, łatwiej jest założyć zespół, łatwiej jest nagrać piosenkę, płytę, teledysk wydać i ludzie skupiają bardziej na formie niż na treści, ale to też nie jest żaden zarzut, bo wydaje mi się, że są takie czasy, po prostu jest nam trochę lepiej, mimo że nie żyjemy w super miejscu, to jest nam łatwiej, lepiej, jest coraz mniej rzeczy, które wkurza. Nie? Myślisz, że to też kwestia czasów, w których żyjemy, że zespoły bardziej skupiają się na tym, żeby sprzedać swój produkt, a nie żeby być autentycznymi? Czy może to kwestia też pewnej dojrzałości?
z biegiem czasu też dojrzałem do tego, że uważam, że zespół powinien być dobrze, to zabrzmi głupio, ale dobrze opakowany, w sensie, że powinien mieć jakąś świadomość artystyczną tego, co robi, bo wiesz, no fajnie jest popatrzeć też na dobry zespół, który dorzuca jakieś, nie wiem, może jakieś elementy performance'u wizualnego albo gdzieś tam coś ekstra do siebie dodają, a jeżeli idzie to w parze z super muzyką i taką naprawdę, no bo wiesz, szczerość po prostu w muzyce, chociaż to brzmi jak banalnie bardzo, to czujesz. Wychodzisz i widzisz zespół i tak sobie myślisz, kurwa, przebierańcy, no fajne, ale to gdzieś to jest tam, widać, że to jest takie, nie, no nie, że to jest zlepek iluś tam zespołów gdzieś tam ściśnięte w jedną rzecz teraz i że to nic nowego, nic takiego fajnego, szczerego, że goście tak nie mają nic, tak, nie ma tego czegoś takiego, no, nieuchwytnego. A czasami wychodzisz, idziesz na koncert, patrzysz, że zespół ci po prostu, wiesz, 20-minutowego kopa w mordę strzeli i myślisz sobie, wow, co to było? No i ja nie wiem, mimo że dużo w roku widzę naprawdę dużo koncertów, bo jestem w trasie non-stop i widzę masę zjebanych zespołów, masę takich zespołów, które po prostu w ogóle nie powinny nigdy powstać, bo po prostu marnują czas i pieniądze i wszystko. I przez to złapała mnie duża blaza i widziałem w zasadzie wszystko. I czasami po prostu idę na koncert i widzę zespół i myślę, wow, wiesz, cały czas potrafię jeszcze dostać to wow. Mało jest takich zespołów teraz, ale cały czas, wiesz, powstają. Jako osoba, która siedzi w tym środowisku na południu, scena na północy z kolei jest dla mnie jakimś ewenementem, jest bardzo skupiona według konkretnych osób, bardziej zżyta ze sobą. Nie masz tak wrażenia, że właśnie koncertując, jeżdżąc w inne rejony Polski, nie uważasz, że ta scena na północy, ta scena, z której wy jesteście, jest w jakiś sposób bardziej ze sobą zżyta, bardziej ze sobą się trzyma? Czy to może ja nie widzę, że na przykład w innych rejonach Polski też tak jest? So, Trójmiasto było zawsze inne, specyficzne. Teraz na pewno jest bardziej zżyta, przede wszystkim ona bardzo zmalała nasza scena. Pozostało gdzieś ci, co byli niedawno jeszcze młodzi, dorośli i wiesz, część z nich została, część gdzieś sobie poszła w inną stronę świata, życia. Nie ma w ogóle przypływu prawie świeżej krwi. W zasadzie zostały same dinozaury, które są zżyte siłą rzeczy. Ale to prawda, że u nas było zawsze troszkę inaczej. Był taki okres, gdzie gdzieś tam byli hardkorowcy z boku, byli punkowcy. Bywały jakieś zgrzyty, jakieś takie niedomówienia, ale w pewnym momencie się wszystko bardzo fajnie wzięło do kupy i no już pamiętam, jak potrafiliśmy robić koncerty Count the Fire jeszcze w, nie wiem, w 2008-2009 roku, to potrafiło przyjść po 300 osób na ten koncert i to byli, wiesz, ci starzy punkowcy, jacyś maulacy, jacyś metalkorowcy, jacyś w ogóle goście z innych bajek i czuć było, że to jest, kurczę, coś naprawdę innego. No jest, wiesz, DIY Hardcore Punk Fest co roku, który też jest imprezą, no, ewenementem na skalę krajową, gdzie też po prostu wszystkie środowiska się skupiają w jednym miejscu. Ale fajnie, że zauważyłeś, bo też zawsze uważałem, że Trójmiasto było specyficzne. Wydaje mi się, że było po prostu trochę bardziej otwarte, bardziej, nie chcę nikogo urazić, ale było bardziej, nie, może nie światłe, ale nie chcę zacietrzewione i potrafiło się po prostu lepiej dogadać, że po prostu uważam, że dobrze potrafiliśmy rozróżniać odcienie szarości, o, tak to powiem. Dużo osób nam zarzucało, że jesteśmy zbyt pobłażliwi w pewnych sprawach i że tak trochę kontrowersyjnie, ale nie, uważam, że jest u nas bardzo dobrze. Na koncerty chodzi niestety na coraz mniej osób jak wszędzie, ale liczę, że w końcu nadejdzie kiedyś wyż demograficzny i to naprawi. Bo wiąże w ogóle spadek frekwencji na koncertach wiąże z niżem demograficznym, bo uważam, że to jest, wiesz, idealne odbicie w każdej dziedzinie kultury i sztuki. Hardcore jest jednak muzyką, która bardzo eksploatuje, jest bardzo intensywna. Co ciebie w takim razie popycha do tego, żeby dalej grać taką muzykę, a nie na przykład poruszać się w bardziej, powiedzmy, bezpiecznych, spokojniejszych rejonach? Co, nie umiem śpiewać, więc nic innego bym nie miał robić, ale złapałem się na tym, że już od jakiegoś czasu coraz mniej słucham w domu, wiesz, hardcore punka czy metalu. Na pewno już nowych zespołów w ogóle nie sprawdzam. Słucham większości tych starych zespołów, które jak byłem młodszym, gdzieś tam mi w głowie zawróciły i do których czuję duży sentyment. Albo z jakimś dużym poślizgiem, wiesz, posłucham sobie nowości hardkorowych, ale już mnie to nie rusza, bo gdzieś to wszystko już było, wiesz, no. Hardcore punk i teraz też metal chyba działa w ten sposób, że co ileś lat zespoły na nowo odkrywają to, co już było, dodają coś od siebie oczywiście, ale już
to jakoś nie kręci. Poza tym już tego hałasu ma się dosyć w domu, już sobie lubię posłuchać zupełnie innej muzyki. Lubię sobie posłuchać, kurczę, jakiegoś tam, wiesz, indie rocka, takich rzeczy, których, na które kiedyś bym po prostu się nawet nie wyżygał. Dzisiaj po prostu sprawiają mi przyjemność i... Ale mam takie, wiesz, dni, że po prostu musi być metal na cały, wiesz, regulator i wtedy moja narzeczona się wkurwia, bo jest przyzwyczajona, że słucham czegoś w domu spokojniejszego, a to nagle, wiesz, ty. No ale lubię to cały czas robić, bo to jest fajne, to oczyszcza, to wyładowuje emocje, to cieszy i po prostu, no, lubię to robić, zwyczajnie w świecie. Ma coś jeszcze do dodania na koniec? Nic, dzięki, że poświęciłeś swój czas i mimo, że się spóźniliśmy, że cierpliwie czekałeś do końca, już jest w sumie północ, a jeszcze Cyprian czeka, czy czekasz na Cypriana, albo Cyprian na ciebie, więc dzięki wielkie za poświęcenie. Wiesz, mało ludzi się tym zajmuje w dzisiejszych czasach.